No niestety nie udało się pogadać szeptem przy kotka teraz szuka swojego domku, który nagle zniknął. Przyzwyczajenia kieruje się do tego kąta, a tam na górze nie ma nic, tylko na dole. Na dole nie chce spać, bo na dole jest zimno, na górze jest ciepło, ale domek zniknął. W związku z tym biedna siedzi i nie wie co robić. Nawet mój szept jej chyba nie pomoże, bo odnośnie spisu treści chciałem porozmawiać dzisiaj o konstrukcji ludzkości, czyli o po drugie chciałem powiedzieć coś o. No właśnie o to chodzi, że trudno mi jest pamiętać nawet trzy rzeczy, które chcę powiedzieć w spisie treści. Pierwsza to była te uwarunkowania fizyczne tego świata, a drugie już nie pamiętam, więc w związku z tym zaczynam z marszu od pierwszego tematu. I to chyba będzie tak trzeba zrobić, żeby dorabiać spisy treści potem po przebiegu wypowiedzi. Bo jeżeli poruszę więcej tematów, to potem się zrobi trzy fragmenty zapowiedzi na podstawie tego, co powiem, a potem się powycina i powkleja na początku filmu poprzedzielony jakimiś tam ewentualnie ilustracjami trwającymi odpowiednio krótko, żeby to było jeszcze dopuszczalne przez prawo. Dobrze, to w takim razie teraz zacznę to, co chciałem powiedzieć, ten główny temat. Tak sobie myślę, że z moich obserwacji wynika, że wszystko jest determinowane w taki sposób, że na przykład kobiety dojrzewają wcześniej i w związku z tym wcześniej przestają rosnąć, bo jak gdyby jak dojrzeją, to już większe nie chcą być, no można tak powiedzieć. Nie chcą być w sensie nie potrzebują być. Ale te kobiety, które wcześniej dojrzewają, są odpowiedniego rozmiaru, natomiast ponieważ są dojrzalsze, więc dobierają sobie większego, silniejszego partnera po to, żeby był ich, że tak powiem, guardem, czy tam strażnikiem, czy pomocą fizyczną w tym, czego same nie potrafią zrobić. W związku z tym te szybciej dojrzałe kobiety dobierają sobie silniejszych mężczyzn. No i ci silniejsi mężczyźni są więksi. Już wtedy, kiedy są wybrani przez te słabsze kobiety, mniejsze, natomiast oni tam jeszcze potem dłużej rosną, żeby być jeszcze silniejszy, jeszcze większy. I teraz jak te dwa fakty determinują potem dalszy przebieg spraw. Kobiety o krótszych nogach, no, wolniej chodzą niż ci silniejsi mężczyźni o długich nogach. Silniejsi mężczyźni chodzą szybciej, dłużej, mogą iść wolniej, ale większymi krokami, a kobiety muszą dreptać koło nich bardzo szybko. Z tego wynika, że kobiety muszą przyjąć inną strategię zachowania i postępowania, ponieważ szybciej drobią i przemieszczają się stosunkowo szybciej. Może nie w porównaniu z mężczyznami, ale w porównaniu ze swoją wielkością. To tak jak mrówka idzie dużo szybciej niż słoń. Ponieważ mrówka jest malutka, ale bardzo szybko drepcze i 5 razy szybciej pokonuje długość swojego ciała niż powiedzmy słoń. Słoń kroczy wolno, ale żeby pójść taki kawałek jak 5 długości, to trwa to dłużej niż u mrówki. I w tym momencie nie wiem, czy tak dokładnie jest, ale mniej więcej chodzi o tą ideę. I w tym momencie kobiety
poruszając się stosunkowo szybciej od mężczyzn, muszą przyjąć inną strategię zachowań. Nie działają tak jak mężczyzna od problemu do problemu, gdzie podchodzą w jedno miejsce, pracują w tym miejscu, jakoś urządzają, powiedzmy, podchodzą do biurka i sprzątają na biurku. Potem jak posprzątają na biurku, no to idą do kuchni i sprzątają na stole w kuchni. Natomiast... Och, znowu spadło coś. Kotka zbombardowanie zrobiła, bo chciała się dowiedzieć, o czym ja tu mówię. W związku z tym chciała podejść i już dobrze idzie do mnie, żeby mnie ucieszyć. W związku z tym może mi się uda skończyć jeszcze wątek. Mężczyźni podchodzą do... do stołu i przy nim sprzątają. Natomiast kobiety, ponieważ szybciej się poruszają, więc w związku z tym u nich strategia postępowania jest taka, że jak gdyby pracują w przelocie. Gdziekolwiek zmierzają, to w tym momencie pracują przy tym miejscu, przy którym akurat przelatują, przechodzą. Bo powiedzmy, że idą z pokoju do kuchni, no to w pokoju na stole coś tam przedstawią, nie zatrzymując się, poruszają się dalej w stronę kuchni, w związku z tym wpadają do kuchni, coś tam przedstawią na stole, ale zaraz wypadają z tej kuchni, w związku z tym lecą już do następnego wezwania, do następnej, że tak powiem, następnego zapotrzebowania, bo ktoś tam je wzywa, ktoś krzyczy, ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, więc w związku z tym one ruszają w dalszą drogę, nie zatrzymując się, nie wyhamowując swojego pędu, tylko dalej przemieszczając się w tym kierunku, w którym no, do tego celu, do którego zmierzają, czyli tej konkretnej jakiejś tam czynności, którą gdzieś tam mają podjąć. Więc jak gdyby ich praca polega na takim porabianiu, że tak powiem, po drodze. Gdzie akurat nie jest, to tam coś zrobi i leci dalej, bo następna rzecz jest dużo, tych czynności jest dużo więcej tak naprawdę. W związku z tym, że te męskie czynności mogą być wykonywane wolniej, bo mężczyzna się powoli przemieszcza. Jak się przemieści, zaczyna nam nad czymś pracować, czy sprzątać, czy naprawiać, czy cokolwiek, czymkolwiek się zajmować, ale skupia się na jednej czynności, zatrzymany, nie poruszając się, nie przemieszczając swojego ciała. To w związku z tym no może się tą pracą zająć dokładniej, przemyślanie, może się zastanowić, posiedzieć, podumać, jak to zrobić. Ciekawe jest jeszcze związany z tym czas reakcji. Czas reakcji człowieka to jest około sekundy. W związku z tym cokolwiek, ktokolwiek inny robi, to jeżeli się do niego powie, żeby zrobił coś innego, to on zareaguje dopiero po sekundzie. I w związku z tym, no, najczęściej, jeżeli to nie jest przewidziane, że trzeba się wypowiedzieć sekundę wcześniej, zanim ktoś zareaguje, no to wtedy ta czynność jest zawsze o sekundę za późno. Jakakolwiek by to nie było, czy to jest zahamowanie samochodu, czy to jest no, przełożenie czegokolwiek na biurku, na stole. To jak się powie, to zanim się powstrzyma tą czynność, o której się powiedziało, to minie sekundę, więc w związku z tym ta czynność bardzo często już nastąpi. Już będzie za późno, już trzeba będzie ją cofać, będzie trzeba powiedzieć, o nie, to nie jest powrotem. Trzeba będzie, jak gdyby, jak to wojskowi mówią, wróć. Albo jeszcze takie inne powiedzenia są. No stop, na przykład. Ta maksima, która u nas ostatnio była, to taki bawiło się z mamą w taką formę tańca stop dance, tak to nazywała, wiesz, że tak tańczy, człowiek skacze, podskakuje gdzieś tam, się wygibuje, wygibasy jakieś wyprawia, natomiast w pewnym momencie ktoś mówi stop i w tym momencie ma zamrzeć w tej pozycji, w jakiej jest, na chwilę, ale jednak zatrzymać. No i to taka zabawa właśnie w to, co można, a czego nie można. Czy można się zatrzymać dalej
momencie, czy nie można się zatrzymać w danym momencie, bo jeżeli akurat ktoś wyskoczył w powietrze i ktoś do niego w tym momencie powie stop, to przecież się nie zatrzyma, nie zamarznie w tym powietrzu, nie zawiśnie w powietrzu, tylko będzie się dalej przemieszczał. W związku z tym nie wszystkie czynności są możliwe do powstrzymania. To rodzi taki informatyczny problem, że jak się zaczęło jakąś transakcję, to trzeba ją zakończyć i w związku z tym ona nie może zostać przerwana w połowie, nie można cofnąć. Trzeba dać sygnał halt, trzeba powstrzymać wszystkie inne odwołania, czy tam wszystkie inne zapotrzebowania i dokończyć czynność do końca. To w procesorach, tak jest w mózgu ludzkim, tak jest wszędzie, tak jest po prostu, taka jest rzeczywistość. Struktura rzeczywistości, ciekawa.